No witam wszystkich, tu Gamers Den i jak widzicie Gwint. Dzisiaj no co, będziemy kontynuować jazdę z podróżą. Więc mamy do zagrania jeszcze karty z harmonią, a w następnym zadaniu mamy 10 kart zagrać w jednej rundzie. To nie wiem, czy nam się uda teraz zrobić, ale mam nadzieję, że harmonię nam się uda zrobić dzisiaj. No, zagramy tym samym deckiem co ostatnio. Na tajemne echo. No i co? Jedziemy, nie? Tak średnio, z tego co widzę, 4 karty z harmonią wystawiamy w jednym meczu. Więc po dwóch meczach powinniśmy już mieć to zrobione. I wtedy zostanie nam zadanie na 10 kart w jednej rundzie i na wygranie bez niszczenia stworów przeciwnika. Znaczy stworów, to z Magicka mam ciągle, stwory, jednostek przeciwnika. Dobra. Tylko niech nam kogoś znajdzie. Na razie się nie zanosi, ale może coś, może jednak. No i nic, nie widać na horyzoncie. O! Mamy to, dobra. Gramy. Trzymaj głowę wysoko. A dupę nisko. No i dobra, w takim układzie wymienimy sobie to. Kurde. Jednego Havekara jeszcze? No dobra. Chociaż tu nie widzę potencjału w tej pierwszej rundzie, żeby wygrać. No ale dobra, spróbujemy, no nie? Zagramy sobie Driadę. Na początek. A niech ci Myrhok pochłonie! Toż to okazja, król złoty! Okej, zróbmy tak. Hej, słuchajcie! Okej. Zębem wiewióry! Dobierz dwie, odrzuć dwie. Niech będzie. A niech mnie Kraken pochłonie. Bardzo ładnie. Odejdź, póki możesz. A ciągle w tego ładuję, patrz. Normalnie jaja. No jeszcze mamy bestię, która nam harmonię uruchomi. No i ewentualnie drzewca, ale tego byśmy woleli uniknąć raczej. Nieładnie z jego strony. Myszowór, alchemia. Niech nas bogowie mają opiece. A wyciągnie sobie tego łucznika z grave'a. No dobra.
No czego? Hej ho, hej ho. No jeszcze mamy elfa. Elf nam uruchomi trzy harmonie. Nie drażnij mnie! Naprzód! Tak. Wicher! Jest 32. Matahuri, no co, kogo nam tu dociągnie? Może gnoma jakiegoś? Nie no, dryadę, dobra. Z tą dryadą to raczej słabo. Mamy bestię człowieka, jeszcze nie mamy. Bo Havekara nam rozwalił, więc można by było wyciągnąć człowieka. Albo gnoma. No, mógłbym Barnabę wyciągnąć. No, zróbmy tak, ze wlasu. Barnaba. To chyba nie powinno dymić. Gra dalej, widzę. Słynne ostatnie słowa. 10 punktów musi zrobić. Maligna to jest 6 punktów niestety. Więc będzie mało. Można spasować. Jeszcze 4, to już wtedy wystarczy. Okej. Mamy przewagę karty, więc należałoby się spodziewać chyba dry passa w drugiej rundzie. Na dry pass mamy dryadę. No, tak zrobimy chyba. Mamy elfa, człowieka i bestię. No dobra, no, zakończ wymianę. I drzewca. Ceres. Chcesz się bić? Nie dawać im wytchnienia! Jednak poszedł po całości. To w takim razie zagramy sobie wodę Brokilonu. Wszystko płynie. No, idzie całkowicie na całość, czyli musimy drugi raz wodę zagrać. No dobra, zrobimy tak. Woda, Havekar. I spasował. Zagrywamy młodą dryadę. Okej. Mamy tyle samo kart, niestety on ma jeszcze... A nie, już nie ma zdolności przywódcy, ale... Nie wiem, czy mamy na tyle dobrych kart, żeby to ogarnąć teraz. No mamy w sumie wszystko fajnie pod harmonię, więc możemy te dwie harmonie odpalać cały czas. Ale nie mamy wielkiego dęba, który by nam się przydał. Teraz mamy dwa drzewce, więc jest trochę gorzej. Ale mamy dwie trucizny. No, dobra, zagrajmy tak. Czyli co? Najpierw sobie zagramy
Sokoła. A niech będzie tu. Niech będzie tu. Po gościu. To teraz sobie zagramy drzewca. Podmianka. To ma być wyzwanie? A ma jeszcze zdolność przywódcy w sumie. No to co, strzelimy sobie, no nie? I wystawimy pawko. To będzie dobry dzień. Dobrze. To powrót tego pana. No i jest problem. Nic, wystawimy driadę. Twój kolejny krok będzie ostatnim. A i tak ma gremistę, więc dużo byśmy nie nadziałali. Ach, to znowu ty. Ludziom nie można ufać. Zróbmy tak. A teraz zagra... A właśnie. Cerys. Jestem gotowa. Nie dawać im wytchnienia! No niezłe to jest, niezłe to jest. Wracamy z tym kolesiem. Nie wiem. Zatruj se wrogą jednostkę, co mi tam szkodzi. No i tak ma jeszcze jedną kartę. A my jesteśmy w czarnej dupie. Mork Wark. No on tu akurat nie za wiele nie nadziała, ale wystarczająco. 10 punktów straty, więc to już jest dość dużo. No być może wielki dąb by nam tu uratował dupę, no ale to musiałby być wielki dąb zamiast czegoś, więc to też nie jest tak, że zrobiłby nam po prostu dodatkowe 10 punktów. Musiałby na przykład, musiałby nie być, nie wiem, driady chyba, bo ona była najsłabsza. To ona wchodzi za 3 punkty i zadaje 1 damage, to są 4 punkty na starcie, plus harmonie, które ewentualnie odpalone można odpalić. Więc tak naprawdę, no, wielki dąb musiałby zrobić, żebyśmy to wygrali, około 15 punktów, a to chyba było niemożliwe. Dobra, no nie szkodzi. Ile zagranych kart? O, wszystkie się udało zagrać. W jednej walce teraz zagraliśmy 8 kart. No to teraz mamy już odpalone... O, 10 kart w jednej rundzie się już też odpaliło. Także w porzo. I teraz 3 rozgrywki, nie niszcząc jednostek przeciwnika. No to zrobimy zmianę z deku. Chociaż w sumie ten dek nie byłby taki najgorszy, no nie niszczenie jednostek. I wrzućmy sobie... A spróbujmy druidami. I fru. Polecimy zgodnie z sugestią z komentarza. Polecimy druidami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy uda nam się nie zabić żadnej jednostki? Mam nadzieję, że tak. Ale czy uda nam się wygrać jednocześnie? To już nie wiadomo.
No jak nie, to dobrym dekiem na takie wygrane bez niszczenia jednostek jest chyba też... No ten nowy syndykat, bo on się głównie polega na tym, żeby boostować swoje jednostki. Mało tam jest chyba takich rzeczy, które zabijają jednostki przeciwnika. Znaczy zależy od wersji, bo jest kilka wersji tego. Które na przykład mają Ewalda, który tam dość dobrze tnie jednostki przeciwnika, ale zobaczymy jak pójdzie teraz. No co jest z tymi przeciwnikami? Nie znajduję ich za bardzo. Dobra, mamy to chyba. Gunther Odin. No i mamy, kurde, ten hidden stash niestety. No dobra. No dobra. Co mamy? Dwie adeptki są niepotrzebne. Mamy królewski dekret. Ma tą Huri, wyciągniemy sobie... scenariusz. No, dobra, można tak grać, no. Na kruki potrzebuję mieć co? Trzymać kartę alchemii. No to mam kartę alchemii, także nie ma problemu. Jest Kikimora Wojownik, okej. I Redańczyk. No to my kruk posłaniec i mamy dokładnie tyle samo punktów. No teraz tego Redańczyka może zżerać tą Kikimorą dowolną ilość razy. I się za każdym razem przywoła. I to jest trochę niepokojące. Jeszcze do tego ma nowigradzkie kokoty. Myślisz, że tam nadążysz? No to my Matę Huri poprosimy. Muzyka łagodzi obyczaje. Rabuję okay. Czasem bardzo świeże. To my sobie teraz zarzucimy kapłana. Przyjmij nasze ofiary! Mały ciężej trafić! Jeszcze więcej kruków. Na Filipa. Przejmie mi matkę kruków raczej. Poniesiecie konsekwencje swojej głupoty. Ale nie ma już Redańczyka z powrotem, więc może to i nie głupie. Teraz tak, adeptka.
trucizna. Za tydzień o tej samej porze, jasne? No to zagramy dekret i wyciągniemy sobie gremistę. Naprawdę? To jest twoja genialna taktyka. I spasował typek. No to my teraz w atachę. Aha. Tego nie przewidziałem. No to my teraz Axla. No i to już wystarcza. Pasik. No i jesteśmy w dupie, bo mamy stratę jednej karty w ostatniej rundzie. No. Źle to zagrałem, ale to już trudno. Nic nie zrobisz, jak się to mówi. Teraz przydałby nam się myszowór. O, jest. Tym sobie możemy wyciągnąć kapłana z grave'a, żeby myszowora przerzuciło na graveyard z powrotem. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej tak naprawdę byłoby zagrać dwa razy Morgwarga. No, ale chyba nie będziemy mieli takiej okazji, bo Morgwarga kapłan tak szybko nie rozwali, także. Kikimorkę sobie wystawił. I niestety on ma 7, czyli będzie miał 10 kart. W ostatniej rundzie my będziemy mieli 9. No i nie mogę mieć drugiej Freyi na ręce. To muszę wywalić. O, jest kapłan jeszcze jeden. Już prędzej. Wyciąg z Giga Skorpiona się przyda na ten deck akurat, nie, bo czy oszałamiające uderzenie się przyda? No nie do końca. O, ten będzie lepszy zdecydowanie, dobra. Jakieś tam środki mamy, żeby mu trochę udupić te boostujące się jednostki. No i jest Azar. Sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Niestety będzie duży problem, nie niszcząc mu żadnych jednostek, żeby cokolwiek zrobić, chyba żebym wyciągnął gremistę z grave'a zdolnością. Wtedy no już na pewno nie zagram Gedynata jednym zagraniem. Ale no tak czy siak go zagram. No kurde, nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Wyciągnijmy gremistę. Nie masz nic lepszego do roboty? To jest raz. Teraz sobie zagramy myszowora. Ofiara dla Freyi. Pochyl głowę przed modrą Freyi. Wyciągnij mi kapłana. Raz. Rozpal nasze drzewia. I drugiego pana. No i nie ma obrońców już, dobra. Jest pasiflora. Nic mnie tak nie kręci jak cudze sekrety. Dobra, to niech się boostuje tam spokojnie. Mamy jeszcze jedną ofiarę dla Freyi, także użyjemy jej chyba. Złożymy. Wyciągniemy tej, sobie kruki. Okej. Banda urwisów. Czy można dostać ciastek za diament? Ach.
napełnij nas gniewem. A, popsułem, tak? Bo zagrałem... No, popsułem. Nie zagram teraz Gedynata całego. Nie mam na tyle druidów. To są prywatne zbiory. A, kurde. Zawsze coś zdupczę. Dobra. Trudno. Można widzieć, a być ślepym. No, jeszcze Fistech. No dobra, z Fistechem sobie poradzimy, mam nadzieję. Starczy zagrać wyciąg z Giga Skorpiona, z tym, że niestety wtedy... A nie, to jest jeszcze bestia, więc dobra, jest szansa. I to robimy tak. Da jeszcze jedną truciznę, niestety. I na to już nic nie poradzimy. A na swojego porzucimy, dobra. Czyli nie ma już drugiej, z tego wniosek. Statek by wypadało rzucić. Tu sobie ich jeszcze nabustował. No niestety on jeszcze będzie miał pewnie trochę tych... A, Madame Luisa i Savola jeszcze. A, już gorzej. Mnie niczym nie zaskoczysz. A, i teraz ma 9 monet jeszcze. A, ja pierdzielę. Dobra, muszę zrobić tak. On ma jedną kartę więcej, więc kurde, no nie widzę tego. Jest i Savola. Nie brać jeńców! Dobra. To teraz Ulf Hedin. Dobra, pościu się tam namyśla jeszcze, ale generalnie morska hiena, o, cudownie.
Szkoda, żeby takie cacko się zmarnowało. No i wiadomo, że Morgwarg. Wzywacie bogów? Oni mi nie straszą! To jest za mało. Nawet przy jego pasie teraz on praktycznie wygrywa. Tu ma plus 3 punkty, tu ma plus 1, to jest 4. To już ma 72, a jeszcze Geralt Irden, który mnie po prostu rozkłada. Miejmy to za sobą. Okej. Przegrana. Ale, no i posuwamy się do przodu w tej podróży. Znaczy, no, dzisiaj tylko udało nam się zrobić do dna, czyli 10 kart w jednej rundzie i udało nam się zrobić dobre maniery. Czyli harmonię. Trzy rozgrywki nie niszcząc jednostek przeciwnika. Będę musiał chyba sobie coś pomyśleć nad jakimś deckiem jeszcze. Albo w sezonówce może coś spróbujemy pograć. Ale jeszcze jak już jesteśmy w temacie, to zobaczmy, bo tam coś się na pewno poodblokowywało w tej podróży. A no właśnie, mamy cztery kluczyki. Więc zaraz te punkty nagród na coś wydamy. O, i już niedużo nam brakuje. Tajemnicza karta będzie za cztery korony. No i potem mamy nowy awatar Geralcika i trofeum z Gryfa. No dobrze. To w takim układzie wydajmy jeszcze te cztery klucze na coś. Oczywiście z drzewka potworów. Nie wydamy na nic, bo potrzebujemy minimum 5. No to trudno, to czekamy, aż będziemy mieć 5. Okej. To na razie nic nie wydajemy. W porządku. No to na dzisiaj tyle. Bez sukcesów jakichś oszałamiających, ale podróż generalnie idzie do przodu. Nadganiamy. Ale jeszcze i tak nie zaczęliśmy czwartego tygodnia. A nie, zaczęliśmy już tutaj bestię w liczbie 10. O! No to akurat nie spoko, bo to druidami da radę zrobić. I zagraj karty z umiejętnością utwórz. O, to też będzie ciekawy quest. Pułapki 10, to jest taki deck na pułapki, także spoko, można to chyba dwoma partiami można zrobić 10 pułapek bez problemu tym deckiem. 3 rozgrywki w dowolnym trybie online, no to się same zrobią. Koszt werbunku 9 lub wyższym 10 kart takich. I 5 obrońców. No obrońców generalnie można mieć jednego w deku, no nie? Znaczy, jeśli grasz Azarem, to w sumie się zagrywają dwa syndykatem, więc nie wiem, jak on to będzie liczył, bo zagraj karty, nie wiem, czy on uznaje te skarabeusze z Azara jako zagrane karty. Może tak, trzeba będzie to sprawdzić. W każdym bądź razie myślę, że zanim zrobimy czwarty tydzień, to już będzie piąty, więc z tym może być problem. Ale generalnie coś się tam posuwa do przodu, więc nie jest źle. Okej, dzięki na dzisiaj i do zobaczenia następną razą.